Proszę Państwa, są rzeczy, które wymagają decyzji odważnych, ponieważ przeciąganie ich w sprawie niejednokrotnie utrąca cenne inicjatywy. Myślę, że pomysł tworzenia metropolii jak najbardziej zasługuje na poparcie, a że jesteśmy w specyficznej sytuacji, a to o tym mogliśmy się przekonać już wtedy, kiedy powstawało województwo kujawsko-pomorskie i zostaliśmy jako jedni z dwóch województw zaliczeni do grupy tych, gdzie się władzą miasta dzielą, to znaczy Gorzów, Zielona Góra i my Bydgoszczowy. Ja myślę, że rząd jest przekonany o tym, że animozje są tak silne między ośrodkami, że unika trudnej decyzji, myśląc, że to złagodzi problem. Nic w moim przekonaniu takiego się nie zdarzy. Rząd w tej chwili powinien podjąć odważną decyzję i wskazać miasto Bydgoszcz jako przyszłą stolicę metropolii. Sam fakt, że się tutaj wszyscy spotkaliśmy, wszyscy parlamentarzyści, prawie wszyscy ci, którzy mogli oczywiście dotrzeć z różnych powodów, pozostali posłowie nie dotarli tutaj na to spotkanie, świadczy o tym, że jesteśmy ponad podziałami partyjnymi, nie kierujemy się polityką, tylko kierujemy się rzeczywiście dobrem regionu, dobrem naszego województwa i ponad tymi podziałami pragniemy zadbać o to, aby rzeczywiście stolicą metropolii, nie mam wątpliwości co do tego, że taka metropolia powstać powinna, bo daje nam szansę na rozwój województwa, rzeczywiście na znaczenie tego województwa w kraju i nie tylko. Nie mam wątpliwości co do tego, że stolicą tej metropolii powinna być Bydgoszcz. I chcemy zadbać o to, żeby w pewnym momencie coś się nie wydarzyło, czy żebyśmy nie przespali jakiegoś faktu, który spowodować, że stanie się inaczej. W związku z czym zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby Państwa poinformować, że czuwamy, że jesteśmy, że piszemy interpelacje, że mamy mnóstwo pytań i oczekujemy na te pytania odpowiedzi, bo może te pytania będą też jednocześnie dla osób, które decydują o powstaniu metropolii, decydują o koncepcji gospodarowania przestrzennego kraju, będą też wskazówką, czym trzeba się kierować. Żadnego znaczenia, jakie poglądy polityczne będziemy mieć my, nasze rodziny i wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy za 10, 15 czy 20 lat. Natomiast jest kolosalna różnica, czy będziemy żyli w mieście bogatym, szybko rozwijającym się, w takim, w którym można łatwo znaleźć pracę, gdzie będą powstawały nowe przedsiębiorstwa i które to miasto będzie dobrze skomunikowane z innymi miastami dużymi w Polsce. To, czy tak będzie, jakim miastem będzie Bydgoszcz, decyduje się tak naprawdę dzisiaj podczas tworzenia dokumentu o koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. I chcę powiedzieć jedną rzecz. My tutaj siedząc razem dzisiaj z wszystkich partii politycznych właściwie nie jesteśmy po to, żeby eskalować konflikt bydgoskoturyński, tylko po to, żeby przy wyborze ośrodka centralnego nowo powstałej metropolii były wybrane kryteria jedynie merytoryczne, a nie jakiekolwiek układy polityczne. To wszystko.